Dzień dobry, dobry wieczór. Maciej Karpiński. Mam przed sobą, to jest absolutna świeżynka, bo jeszcze chyba wczoraj tej książki nie było, przedwczoraj nie było. Pan Andrzej, portret z pamięci Macieja Karpińskiego. Najpierw powiem Państwu, podzielę się z Państwem, bo jestem, mam tę przewagę i tę dumę również, że jestem już po lekturze. To jest rzecz szczególna. Maciej Karpiński, którego podejrzewam większość z nas, słusznie lub nie, kojarzy jako mistrza scenariopisarstwa i człowieka środowiska związanego ze scenariuszami i z filmem generalnie, odkrywamy w tej książce jako człowieka teatru, co jest niezwykle istotne w relacjach z Andrzejem Wajdą, krytyka teatralnego, od tego się zaczęło, i też artystę, który był bardzo blisko kluczowych dzieł historycznych już dla polskiego teatru, sygnowanych nazwiskiem Andrzeja Wajdy. To także portret mistrza Andrzeja Wajdy z jeszcze innej perspektywy. Książek o Wajdzie powstało wiele, ale myślę, że nie tak wiele, jak można by podejrzewać, pisząc, o czym pan, panie Macieju, wielokrotnie zaznacza, o rzeczywiście no, najważniejszym nazwisku polskiego kina, ale ta perspektywa jest szczególna, ponieważ też wspomina pan o tym, wielu trochę uzurpuje sobie takie uczestnictwo bliskości w życiu Andrzeja Wajdy. Po śmierci, ale tak jest zawsze, artysty, mnóstwo było takich nekrologów, których właściwie głównie piszący pisał o sobie, a przy okazji o Andrzeju Wajdzie. Pan odczekał sporo czasu, a ta relacja trwająca 4 dekady była naprawdę bardzo bliska. Chodziło i o kino, i wprost o bycie asystentem, konsultantem kolejnych dokonań Andrzeja Wajdy, tłumaczem Andrzeja Wajdy. Wiele było tych okoliczności, w których wasze relacje się przecinały. I myślę, że to jest też takie świadectwo zawierzenia bliskiej relacji, przyjaźni. To jest relacja, opis drogi Andrzeja Wajdy. Bardzo szczególny, osobisty ton, który nie jest egzaltowany ani nie jest sentymentalny, bo Maciej Karpiński, którego z nami taki nie jest, a zarazem, i oddam panu już za moment głos, opowieść, i czytałam to z dużą zazdrością i z taką poczuciem, no właśnie tego uczucia takiego, bo to jest opis o świecie, którego już nie ma, opis o środowisku, które warto było opisać, opowiedzieć nam, innym pokoleniom, o tym świecie artystów, reżyserów, waszej współpracy. Studio Filmowe X, ten kocioł, tygiel talentów, inspiracji, wzajemnego przenikania się osobowości, i w tym wszystkim jako lider często Andrzej Wajda, i w wielu wypadkach również pan zaznacza swoją obecność po to, żeby opisać ten świat, ocalić go. I myślę, że to jest wielka siła tej publikacji, że ten świat został ocalony, opisany od strony również anegdotycznej. Ta książka jest dowcipna, pokazuje Wajdę jako artystę obdarzonego poczuciem humoru. Więc no, myślę, że tyle ode mnie, jeśli będę zadawał pytania, jeśli chodzi o takie pierwsze refleksje, bo dzisiaj skończyłem tę lekturę i bardzo panu gratuluję i cieszę się, że ta książka powstała. Zanim rozpoczniemy taką regularną rozmowę, pewnie kilka słów wstępu od pana. Bardzo dziękuję, panie Łukaszu. Jeśli pan pozwoli, na wstępie chciałbym podziękować państwu za przybycie, za obecność. To oczywiście jest dla mnie ważny moment. Książka ukazała się przedwczoraj. Jesteście państwo pierwszymi, z którymi o niej rozmawiam, więc tym bardziej jestem zobowiązany i wdzięczny za przybycie. Serdecznie witam licznych dość na tej sali bohaterów tej książki, bo jest tu co najmniej kilka, być może nawet kilkanaście
osób, które się przez jej stronice przewijają. Mam nadzieję, że pozytywnie odbiorą te swoje mikroportrety na jej stronach. Oczywiście chciałbym także bardzo podziękować wydawnictwu Książka i Wiedza, którego prezes pan Gałązka jest tu dzisiaj z nami. Bardzo dziękuję panie prezesie. Dziękuję bardzo pani Annie Miklewskiej, która była redaktorką tej książki i ustrzegła mnie przed niesłychaną wręcz ilość błędów, co dowodzi, jak zawodna bywa pamięć i czasami nawet potrafiłem umieścić niektóre ze zdarzeń w zupełnie innym momencie, niż one w rzeczywistości miały miejsce. Co prawda, nie jest to książka, jak tu już pan Łukasz zapowiedział, filmoznawcza, czy filmologiczna, czy teatrologiczna. To jest książka o człowieku. W związku z czym moim zamiarem nie było opowiedzenie historii rok po roku, krok po kroku. Moim zamierzeniem było stworzenie, tak jak głosi tytuł portretu, jaki w pamięci pozostał. No niemniej rzetelność nakazuje, by czytelnik te fakty umieszczał mniej więcej wtedy, kiedy one rzeczywiście miały miejsce. I tutaj muszę powiedzieć, że skrupulatność i pracowitość pani redaktor Miklewskiej była niesłychana, ponieważ sprawdziła wszystko bardzo starannie, ratując mnie przed krytykami, którzy na pewno by te drobne błędy zauważyli i wytknęli, że tak tutaj opowiada od siebie, wszystko był i widział, a potem się okazuje, że to w ogóle było kiedy indziej, albo na szczęście nie ma takich przypadków, że nie było w ogóle. To mogę zaręczyć, że wszystko to, co zostało opisane, jest prawdą. Zdarzyło się. Oczywiście perspektywa jest moja. Perspektywa jest moja również bardzo osobista, tak jak portret jest osobisty. Rzeczywiście, no jak już pan Łukasz to wspomniał, miałem taką chyba dość unikalną możliwość obserwowania Andrzeja Wajdy przy pracy i nie tylko przy pracy. To jest bardzo istotne, że także w szeregu innych sytuacji życiowych, artystycznych, twórczych, w różnych, że tak powiem, polach i dziedzinach, w różnym momencie jego i mojego życia. I czasem po prostu czułem, że te szczegóły, te sceny, te poszczególne zdarzenia o bardzo rzeczywiście różnym charakterze, bo czasem są to po prostu anegdoty, czasem sprawy, które wyjaśniają pewne istotne bardzo rzeczy, ale że jest to poniekąd moim obowiązkiem, aby to opowiedzieć. Pan Andrzej zresztą wielokrotnie mnie do tego zachęcał i nawet często wyrażał taką nadzieję, że przekonanie, że ja prowadzę stały jakiś kajecik, gdzie zapisuję kajecik, to było jego słowo. On po krakowsku zdrabniał, więc mówił kajecik, a nie kajet. I że ja tam wszystko starannie notuję, prawda? To nie było niestety, żałuję, ale nie było prawdą, ponieważ ani pamiętnika, ani dziennika w zamęcie różnych spraw nie udało mi się nigdy dłużej przeprowadzić. W związku z czym no to były takie zachęty na bieżąco niespełniane, ale w momencie, kiedy go zabrakło, zrozumiałem, że w tym był głęboki sens i jest moim obowiązkiem opowiedzenie tego tym, którzy nie mieli takiej możliwości, aby w tym uczestniczyć i być tego blisko. Pani Krystyna Zachwatowicz też się do tego przyczyniła, ponieważ byliśmy nie tak dawno, kilka miesięcy temu z kilkoma kolegami z dawnego zespołu X w Krakowie. Spędziliśmy z nią dwa bardzo miłe, urocze dni. Pani Krystyna niestety do Warszawy z zasady obecnie nie przyjeżdża. Dlatego też jej dzisiaj nie ma z nami. I pamiętam, że właśnie wśród takich różnych wspomnień kawiarniano-stolikowych zaczęła mnie wypytywać pewne szczegóły, których sama pamiętała niedokładnie, a kiedy przypomniałem te nasze wspólne w końcu przeżycia, wspólne przygody, to po prostu niejako powiedziałbym, nakazała mi, tak bym to określił, ażebym to wszystko koniecznie opisał. Wywiązałem się z tych zobowiązań
A jak to już Państwo ocenią, kiedy zechcą książkę przeczytać. Chciałem przy okazji powiedzieć, że witam także bardzo tutaj bardzo ważnego gościa, który tu zasiada w pierwszym rzędzie. To jest mój wnuczek. I coś tak i pokaż się, bo dla ciebie wszyscy klaszczą. No w każdym razie. I to jest ta, jak powiedział, trzecia inspiracja, żeby, mówiąc słowami poety, syn minie pismo, tym bardziej, że mam dwie córki, a nie syna. Syn minie pismo, lecz ty wspomnisz wnuku. Ten wnuk, tutaj mam nadzieję, że i ten wieczór może to nasze spotkanie też zostanie w ten sposób zapamiętane. Panie Macieju, a chciałbym zapytać właśnie, czy dla pana również to jest istotne, na pewno jest istotne, ale o ten kontekst teatralny, bo w mojej bibliotece od wielu lat jest Niebieska obwoluta, Teatr Andrzeja Wajdy, książka poświęcona pracom i zmaganiom się z Dostojewskim. Zresztą też z inicjatywy Andrzeja Wajdy, ważna książka, tłumaczona na wiele języków. No i owszem, i w tej książce są i festiwale filmowe, może o tym powiemy, i spotkania, nie wiem, ze Scorsese, z historia Terensa Malika, mnóstwo takich smaczków, ale jednak ten teatr i towarzyszenie Wajdzie w jego właśnie zmaganiach z Dostojewskim, ale nie tylko, bo i Emigranci, i Nieudana Łagodna, o której pan wspomina, i wiele spektakli, listy, które są tutaj skopiowane jako zdjęcia do pana, również z prac teatralnych Andrzeja Wajdy, nawet nieudanych, Szalbierz w Teatrze Ateneum, który miał powstać. Sporo listów Andrzeja Wajdy do Macieja Karpińskiego czy do pana rodziny. No, ten teatr Andrzeja Wajdy, często w takich okolicznościach jesteśmy w kinie, schodzący na drugi plan, on, mam wrażenie, sądząc również z tej lektury, był dla mistrza polskiego kina niezwykle ważny, a Wajda był jednym z naprawdę niewielu twórców, artystów filmu polskiego kina, który znakomicie odnalazł się również w teatrze. Chociaż próbowało wielu, próbowali prawie wszyscy, prawie nikomu się nie udało. Wajda odnosił porównywalne sukcesy w teatrze i w kinie i pan przez wiele lat był głównie jego towarzyszem tej teatralnej podróży. To prawda, że jeżeli chodzi o mój udział w jego, taki bezpośredni udział w jego pracy, to być może większość tutaj stanowił obszar teatru, aniżeli filmu. A wynikało to z dwóch jakby zbiegających się przyczyn. Jedna była po mojej stronie, to znaczy zaczynałem od teatru sam. Najpierw jak pisałem, uprawiałem krytykę teatralną, później sam pisałem dramaty, reżyserowałem w teatrze i teatr był takim pierwszym miejscem, z którego wystartowałem. Natomiast film przyszedł później i stał się początkowo równie ważny, a w końcu właściwie zdominował. Natomiast jeżeli chodzi o pana Andrzeja Wajdę, to był po prostu człowiek w głębi siebie, z natury swojej. Człowiek wielu talentów. Jest takie banalne określenie, człowiek renesansu. I rzeczywiście, jeżeli spojrzymy na twórców tamtej epoki, to zajmowali się jednocześnie architekturą, malarstwem, mechaniką i dziesiątkiem innych nauk i sztuk. I to porównanie jest wyświechtane, ale Andrzej Wajda był kimś takim. U niego nie istniał podział na to, że tu jest teatr, tu jest film, że on jakby świadomie wybiera jedno bądź drugie. To wszystko było jak gdyby jednym dziełem. To było połączone w ten rodzaj takiego, powiedziałbym, wizjonerstwa, z jakim patrzył on na świat, na sztukę, na kulturę. Nie chcę uprzedzać faktów, ale opisuję to w książce, że on miał na przykład taki specyficzny sposób czytania czegokolwiek i często mu się, mówię o książkach, powieściach, sztukach teatralnych, i często się zdarzało, że wypowiadał się na temat jakiegoś napisanego utworu, a trzeba było mu uświadamiać, że na przykład takiej sceny, jaką opisuje z wielkim zapałem, w tym utworze w ogóle nie ma.
Na to on odpowiadał, jak to nie ma, to powinna być. Dlatego, że on jakby nawet czytając książkę, czytał ją swoim okiem, swoim obrazem. Szukał w niej od razu pewnego, on nie czytał liter, on nie czytał poszczególnych wyrazów. On od razu miał pewnego rodzaju wizję przed oczami, lub też nie miał i wtedy odsuwał taką rzecz, prawda, na bok, nie zajmując się nią zupełnie. Więc dlatego moja poprzednia książka o Andrzeju Wajdzie, jedna z trzech, które napisałem wcześniej, Teatr Andrzeja Wajdy, ona się wzięła nie z jakiegoś takiego teatrologicznego zapału, ale z tego, żeby uświadomić szerszej publiczności, nie tylko polskiej, to właśnie zjawisko, żeby sobie czytelnicy, widzowie, odbiorcy sztuki mogli zdawać sprawę, iż mają do czynienia z artystą naturalnie wszechstronnym. I dlatego na przykład ta książka ukazała się w Wielkiej Brytanii, w bardzo znanym wydawnictwie Cambridge University Press, bo to ich zaciekawiło szalenie, bo tego nie wiedzieli. Tego po prostu świat nie wiedział, że są te dwa nurty, które się splatają, które są połączone w jednej wybitnej osobowości. Prostując nie to, co pan powiedział, panie Łukaszu, były takie przypadki w innych krajach, na przykład Ingmar Bergman. Tak, ja mówię o Polsce, Bergman, ale tam to było bardzo nierówne. Bergman od czasu do czasu reżyserował w teatrze, w Królewskim Teatrze w Sztokholmie, ale to nie było to samo. To nie była ta równoległość dwóch wątków. I on myślał ciągle o nowych rzeczach. Mówię teraz o Andrzeju Wajdzie. Ciągle było jakby o krok od tego, co już robił, a już był dalej z myśleniem o nowych rzeczach, a formę wybierał do tego, co, w jaki sposób chciał ten świat swój wewnętrzny wyrazić. Przy czym pamiętajmy, że jak powiedziałem takie zdanie, to trochę się nawet tak sam zatrzymałem, że to był jego świat wewnętrzny. To jest takie też z kolei też typowe dość określenie dla artystów bardzo takich wsobnych, którzy tworzą jakiś własny, prawda, zakamarki swej duszy, traktują jako główny temat. A przecież dobrze wiemy, że Andrzej Wajda był zupełnie inaczej. Bo jego własny świat to był nasz świat. To był świat wokół nas. To był świat tego kraju. Historia tego kraju. Tradycja, walka z tą tradycją. Całe to borykanie się z Polską i polskością. Ale to był jego świat. I on o tym opowiadał w taki sposób i taką techniką, które w tym momencie wydawały mu się najistotniejsze. Zapamiętałem taką anegdotę, którą pan opisuje, że z ceremonia wręczenia Oscarów Andrzej Wajda, Krystyna Zachwatowicz, VIP-y, jest w tyle stolik z polskimi filmowcami. I Andrzej Wajda, myślę, nawet się na tym nie zastanawiając, mija to celebryctwo międzynarodowe, i idzie do was, bo to był jego świat. Wy byliście jego światem. Ta grupa jest tutaj, nie wiem, pan Alan Starski, jest wielu wspólników, Jerzy Domaracki. To była esencja. To było to, na czym i ci, na którym mu zależało, a nie niekoniecznie splendor i ciekawość zagranicznych aktorów. Też o tym pisze, że jest, kiedy zdaje relacje w pana książce z jego prac teatralnych, było tego mnóstwo za granicą, że właśnie myślami jest już w Polsce i w pracy z polskimi twórcami, z polskimi aktorami nade wszystko. Panie Macieju, a no wszyscy to przeczytają, mam nadzieję, którzy są dzisiaj obecni, ale w ogóle ciekawa jest historia początków waszej znajomości, bo nic nie zapowiadało, że to będzie 44 dekady współpracy intensywnej, bo zaczęło się w ogóle, to myślę, możemy o tym opowiedzieć, od STS-u i dzięki Annie Prucnal Maciej Karpiński poznał Andrzeja Wajdę, a potem też od Falstartu i tu jesteśmy przy filmie Piła d'Inni. Tak, no, skoro pan już poruszył ten temat, to muszę tutaj zdobyć się na pewne prywatne wyznania, ale już w moim wieku można sobie na to pozwolić bez żadnych obaw. Muszę państwu powiedzieć, że w moim życiu, właściwie
można powiedzieć, w życiu zawodowym głównie, no bo to jest trochę nierozdzielne, no trudno zupełnie oddzielić życie prywatne od życia zawodowego. Stało się kilka takich momentów, nastąpiło kilka takich momentów, sytuacji, które zaważyły na moich losach i osobistych, i zawodowych, a właściwie na dobrą sprawę były to całkowite przypadki. Całkowite przypadki. I miałem wiele takich sytuacji, w których kiedy no, przy jakiejś tam okazji, prawda, pytany, zapytywany, coś opowiadałem o sobie, jak tam do czegoś doszło, czy coś, to kto, ten rozmówca często za granicą mówił, ale jak to pan i to, i to, i to, jak to możliwe? Ja mówię, nie wiem, no po prostu tak byłem widocznie we właściwym miejscu, w właściwym czasie i te przypadkowe sytuacje prowadziły do bardzo poważnych skutków. No dokładnie tak było z poznaniem Andrzeja Wajdy, którego poznałem przez Annę Prócną, która od wielu już dziesiątków lat mieszka za granicą, trochę niestety jest w kraju zapomnianą aktorką, bo wyjechała bardzo wcześnie w swojej karierze. Potem właściwie tylko zajmowała się śpiewaniem, nagrała wiele płyt we Francji, ale z naszego, że tak powiem, horyzontu zniknęła. No, u Feliniego zagrała, wspaniało. U Feliniego zagrała. No tak, zagrała u Feliniego, to też było to trochę dawno, to było film. Tak, no to prawda. No w każdym razie, ja się z nią zetknąłem w SDS-ie, to też właściwie przypadek mnie tam sprowadził, a stał się bardzo ważnym początkiem i odskocznią do właściwie wszystkiego na dobrą sprawę. I opowiem to, chociaż w książce jest to opisane, ale może ten maleńki szczególik państwo zaciekawi, żeby ją przeczytać, że chodziliśmy na obiady oboje, ja byłem od nieznacznie młodszych, to od razu muszę powiedzieć, do stołówki Związku Literatów przy krakowskim przedmieściu, która się mieściła w takiej suterenie i tam były stoliczki i tam luminarze polskiej kultury, zupę pomidorową z wielkim namaszczeniem spożywali i wchodzimy do tego budynku, kierujemy się ku tym schodom, a tu się wyłania z dołu Andrzej Wajda, no już wtedy wielka, wielka, wielka gwiazda i Ania mówi do niego: Andrzeju, pozwól, a ja w jakimś tego filmie jego grać, no słowem byli tam jakoś blisko i mówi: Andrzeju, pozwól, to jest mój narzeczony. A on tak na mnie popatrzył, tak mnie zmierzył wzrokiem od stóp do głów i powiedział: Anio, ty chyba zwariowałaś. To były pierwsze słowa, jakie usłyszałem na swój temat od Andrzeja Wajdy. Więc sami państwo przyznacie, że ciekawe, to znaczy na pewno nie był to chyba komplement. I nie zapowiadał, że z tego, że tak powiem, tej znajomości będą jakieś ciekawe dalsze kroki. No ale tak się jednak stało mimo to. Pana, że jakoś tam mnie zapamiętał. Potem przy jakiejś innej okazji się znów zetknęliśmy, właśnie chyba w STS-ie. Zobaczą państwo w książce takie zdjęcia z moich urodzin w STS-ie wyprawionych, na których mam 21 lat. I rozprawiamy tam z panem Andrzejem, takie mam długie włosy, to też jest nie do wiary, prawda, że miałem takie włosy opadające na ramiona, takie baki mieliśmy obaj tutaj dotąd, bo taka moda wtedy była fryzjerska, no i sobie tam gawędzimy. No słowem, już wtedy najwyraźniej ta znajomość się rozwijała, no, a potem zaczęła się właściwie tak kierować w stronę trochę zawodową. Były jakieś plany wspólne, filmowe, scenariusze właśnie na samym początku. To się rozwiało. Potem kolejna próba podejścia scenariuszowego, w której brał udział Janusz Głowacki. I tak stopniowo ta najpierw znajomość towarzyska również. Chodziliśmy często na różne, dzieliło nas niemal 20 lat różnicy wieku, ale pan Andrzej tego nie zauważał. Zupełnie nie zwracał na to uwagi, bo on zresztą generalnie takich rzeczy nie zauważał, czy ktoś jest młodszy w takim czy w innym wieku. I do tego stopnia, że nawet plotka się rozniosła po mieście, że Andrzej Wajda zrobił coming out i że się już pokazuje na stałe z tym samym partnerem. Mhm. Powiedział mi to wspólny nasz znajomy, który sam był gejem. Więc ja go oświeciłem, że chyba jednak to jest
jakieś nieporozumienie, bo to pewnie o mnie chodzi. No i za parę dni się spotykamy i on mówi, rzeczywiście taki zasmucony bardzo był, pamiętam, i mówi, no rzeczywiście, tak, pokazali mi go na ulicy, pokazali mi siebie na ulicy koledzy, mówiąc, że to ty, więc przypadło. No i tak się coming out skończył, można powiedzieć, a znajomość i współpraca pozostała. No a ten drugi moment, już taki decydujący, to był wtedy, jak w zupełnie rozmowie takiej niezobowiązującej pan Andrzej powiedział, że właśnie tak na dobrą sprawę to nie ma kogoś takiego obok siebie, kto mógłby na bieżąco, na stałe mu pomagać w różnych sprawach, takiego asystenta. No. I nagle coś mi tak mówi Andrzej, mówię, a co byś o mnie pomyślał? I on mówi, no że ja o tym wcześniej nie pomyślałem. I tak się i już w następnym tygodniu już pracowaliśmy razem. Więc, jak mówię, to był taki ciąg przypadków, który doprowadził, jak widać, dość anegdotycznych przypadków, który doprowadził do bardzo brzemiennych skutków, które pracowicie opisałem na 400 stronach tej książki. Taki portret Andrzeja Wajdy, niejednoznaczny, bo chciałem państwu powiedzieć, że to nie jest laurka, że ta książka Macieja Karpińskiego świetnie napisana. No tutaj to nie jest żadna niespodzianka, bo przecież wiemy, jak Maciej Karpiński pisze. To jest opowieść o żywym człowieku, pełnym też kompleksów, jakichś sytuacji, w której to mówił pan o skromności, ale niepewność siebie, właściwie szukanie potwierdzeń, czy na pewno idzie w dobrą stronę. Szukanie tematu, jakiś jest list, który mówi natychmiast będziemy robili film o aborcji, proszę skontaktować się z Falkowską. Tego typu tam są rzeczy, które wzbogacają szalenie portret Andrzeja Wajdy, więc to ja panu dziękuję w imieniu państwa za tę książkę. Być może nawiążę do wypowiedzi pana Krzysztofa. Czekamy na kolejne o Wajdzie albo o innych wspaniałych artystach, z którymi pan pracował. No i dziękujemy Książce i Wiedzy za wydanie piękne, z mnóstwo ilustracji tej pozycji. I, no i państwu dziękuję za to spotkanie. Maciej Karpiński.